wydarzył. Mój statement jest prosty, widzowie, no bo pytacie mnie o to, ja już zabrałem głos, ale nie bagatelizujemy sprawy. No, odjebało się, chleb i szambo, dosłownie. Po pierwsze, widzowie, nie normalizuję tego zachowania. Mógł to rozegrać na multum innych sposobów, no wyszło szydło z worka. Nie jest to na pewno korzystne wizerunkowo, a tym bardziej obrzydliwe, jeśli chodzi o jakieś podejście emocjonalne, indywidualne. Każdy ma swoją własny kręgosłup moralny. Ale widzowie, z drugiej kwestia jest tego typu, że my razem tylko gramy w szachy. Spodziewałem się po nim wszystkiego, jakoś specjalnie mi to nie zdziwiło. Życzę mu dobrze, jest to dobry człowiek, może troszkę przygłupi. Więc, żeby było ważne. Nie, jak czytam z kartki? Gdzie kurwa? Gdzie masz kartkę? No dobra, jest kartka, ale to Ola rysowała, nie wiem kogo.